Dostaliśmy przede wszystkim nową koalicję. Nietypową koalicję, takiej koalicji do tej pory nie było. To jest koalicja Jarka i Tatka. Koalicja, pierwsza w Polsce koalicja partii z radiem. Dostaliśmy też inwazję Misiewiczy. Dostaliśmy błyskotliwego, złotoustego ministra, który wielotysięczny protest kobiet, które weszły na ulicę w bronić swojej godności, skwitował stwierdzeniem, niech się kobiety bawią. Dostaliśmy genialną panią minister, która bez podania jakichkolwiek wyliczeń, analiz, postanowiła wywrócić do góry nogami system oświaty w Polsce. Czy ja z natury zakładam zawsze w ludziach dobre intencje. Więc jak ktoś mnie pyta, po co to się odbyło, no to staram się znaleźć jakieś dobre powody. Może chodziło o sprawienie przyjemności dla swojego kolegi starszego już posła, pana Jarosława, i przy okazji zmiany programowej o wykumkowanie z podręczników do historii Lecha Wałęsy. Może też komu innemu chciała zrobić przyjemność i przy okazji zmian programowych pominąć podręczniki do biologii teorii ewolucji. Dokładnie nie wiem. Wiem natomiast, że dostaliśmy rząd, który organizacje pozarządowe traktuje, jakby były antyrządowe. Dostaliśmy rząd, który natomiast bardzo wysoko sobie ceni wolności i swobody obywatelskie. I tutaj mówię poważnie. Ten rząd do tego stopnia sobie ceni wolności i swobody obywatelskie, że postanowił reglamentować wolność zgromadzeń. Wpadli na taki genialny pomysł, że w pierwszej kolejności poza kolejnością protestować i demonstrować będzie mógł rząd. W drugiej kolejności poza kolejnością władze kościelne. A potem już zapewnie zgodnie z kolejnością pierwszy sort, drugi sort i kolejne sorty. Tylko czy na taką zmianę liczyli Polacy? Czy tego oczekiwali? Po pierwsze jest to partia młoda. Ludziom z Nowoczesnej ciężko będzie zarzucić, że byli w takim czy innym systemie, że ktoś donosił, ktoś mateczkę. Będziemy mogli to w końcu zostawić za sobą i zająć się rozwojem kraju. Druga rzecz to jest partia bardzo kobieca. Jeśli dobrze policzyłem, to 43% klubu parlamentarnego stanowią kobiety w Nowoczesnej. Bardzo nam brakuje według mnie tego pierwiastka kobiecego w naszej polityce. Kolejna rzecz, dla którego warto postawić na Nowoczesną, to jest to, że to jest partia merytoryczna. Nie grzebie w życiorysach, tylko się skupia na tym, co można zrobić lepiej. Poza tym jest to partia, która ma bardzo dobry program i tutaj zachęcam Państwa do wejścia chociażby na stronę Nowoczesnej i zapoznania się z tym programem. I co jeszcze jest bardzo istotne, możemy ją współtworzyć. I tutaj, z tego miejsca, chciałbym Państwa zaprosić do współtworzenia białskich struktur nowoczesnych. Nie interesuje nas ani Państwa wiara, ani pochodzenie, ani orientacja seksualna. Nie interesuje nas też, kim był Państwa wujek, dziadek czy tato. Jeśli kochacie nasz kraj, chcecie się, żeby się rozwijał, jeśli po drodze Wam z programem Nowoczesnej, to zapraszam na spotkania z nami, przychodźcie, współtwórzcie naszą lokalną grupę. Przywiozłam taki program, żebyście się Państwo mogli zapoznać, bo to, co nas wyróżnia w Sejmie między innymi jest to, że my mamy naprawdę program gruby, czasami hasłowy, ale to tylko dlatego, że tematów jest bardzo dużo, mamy pomysł, jak to zrobić, wiemy, co chcemy osiągnąć, ale liczymy się również z tym, że nawet gdyby nam się udało za te 3 lata przejąć władzę, to najpierw będziemy musieli rozpocząć od sprzątania po PiS-ie. Ponieważ to, co oni robią, może doprowadzić za 3 lata do tego, że nie będziemy w stanie realizować tego programu. Będziemy musieli sobie zrobić grunt do tego, żeby móc to wprowadzać, co dzisiaj jest możliwe do zmiany. Jeżeli będziemy mieli taką politykę, jaką mamy w tej chwili, ja może puszczę tutaj Państwu, to może się okazać, że wszystkie nasze plany programowe będzie trzeba bardzo mocno zweryfikować. I tego się obawiamy. Dlatego mówienie dzisiaj o programie jest rzeczą chyba drugorzędną. W sytuacji, w której musimy walczyć o demokrację, walczyć o wolność, walczyć o to, co udało nam się wywalczyć na przestrzeni ostatnich 20 paru lat, mówienie dzisiaj o programie partii, która być może za 3 lata będzie rządziła, jest naprawdę
takim łapaniem się nadziei i marzeń. Więc program mamy, założenia mamy, ale czy to jest to, co będziemy robili? Nikt nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem rzeczywiście spod Międzyrzeca. Wyjechałam do Warszawy na studia i tak już zostało. Pracowałam przez wiele lat w telewizji. Współpracowałam między innymi z Polsatem, z TVN-em, Superstacją, TTV, Focus TV. Robiłam programy społeczne i popularno-naukowe. Współpracowałam również z redakcjami informacyjnymi i dostałam propozycję stworzenia dla nowo powstającej partii rok temu, półtora roku temu już, programu z polityki społecznej, ponieważ zawsze się tym zajmowałam, nie tylko w telewizji, ale również poza pracą społecznie jako wolontariusz dostałam taką propozycję i nie mając nic wspólnego z powszechnie uznaną i rozumianą, przypisywaną nowoczesnej banksterką, znalazłam się w strukturach chętnych do założenia tej nowej partii, do stworzenia programu społecznego, socjalnego. Później dostałam propozycję kandydowania. Najpierw była to propozycja tworzenia list i struktur tutaj na wschodzie Polski, ponieważ stąd pochodzę. I w ostatnim, tak na dobrą sprawę, miesiąc przed wyborami dostałam propozycję przejścia jednak i kandydowania z list Nowoczesnej Warszawy. Ta decyzja była taką decyzją szybką ze względu na to, że było wiadomo, że biorąc pod uwagę, jak ciężko tworzyło się tutaj struktury, jaką PiS ma tutaj przewagę, już wtedy wiedzieliśmy, że może być bardzo trudno wejść stąd, przynajmniej w tamtym okresie, dla partii, która jest partią nową, powstającą. I zapadła szybka decyzja pana Ryszarda Petru, naszego przewodniczącego, że jednak przerzuca mnie do Warszawy. Był to dobry ruch, bo znalazłam się w Sejmie. Dzięki temu dzisiaj mogę reprezentować nie tylko Warszawę jako posłanka warszawska, ale również wschód Polski, okręg siódmy. Mam tutaj swoje biuro w Zamościu. Biuro, które miało powstać w Chełmie, ponieważ jest to okręg chełmski. Ale z racji tego, że struktury mieliśmy najsilniejsze i najmocniejsze w Zamościu, podjęłam taką decyzję, żeby to jednak był Zamość. No i cieszę się, że po półtora roku od powstania Nowoczesnej, dopiero po półtora roku, zaczyna ruszać północna część naszego okręgu. To bardzo ważne dla mnie, ponieważ cała moja rodzina mieszka tutaj, Międzyrzec Podlaski, Terespol, w Białej też kogoś mam, więc to są tereny, do których ja bardzo często przyjeżdżam, wracam, mam tutaj dużo znajomych. Jest tu sporo osób, które mi bardzo pomagały. Muszę się pochwalić, ponieważ w tym bastionie PiSu, jak niektórzy mówią, jak zbieraliśmy podpisy na Nowoczesną jeszcze w czasie kampanii, udało mi się w ciągu tygodnia, oczywiście angażując w to wszystkich moich przyjaciół, zebrać 3000 podpisów na 5 koniecznych w tydzień i powiem nieskromnie, że nawet Prawo i Sprawiedliwość nam nie zbierało podpisy. Także ja bardzo się cieszę naprawdę, że mamy tutaj koło, mam nadzieję, że będziemy prężnie działać. Mam nadzieję, że być może z czasem uda się stworzyć oddział mojego biura poselskiego. Jestem posłanką wydelegowaną z Nowoczesnej, odpowiadającą za sprawy Ściany Wschodniej. Co jest istotne, bo to myślę, że trzeba bardzo mocno podkreślić. Chociaż Nowoczesna tutaj na tych terenach jest jeszcze mało rozwinięta, to nie jest tak, że te tereny wschodnie są zapomniane. Mamy bardzo ambitny pomysł i poczynając od Białegostoku przez nawet Kielce po Rzeszów, czyli w sumie 5 województw, mamy taki program, który się nazywa Polska Wschodnia, program realizowany przez Nowoczesną. Ten program został całkiem niedawno zainicjowany i ruszy prawdopodobnie całą parą od nowego roku. Będziemy robili prace dotyczące właśnie tych terenów. Co warto zrobić? W jaki sposób? Jak pomóc ludziom? Jak pomóc rozwiązać te problemy, które są tutaj lokalne, które są zupełnie różne od centralnej i zachodniej Polski? Ja pamiętam, jeszcze taką anegdotę państwu przytoczę. Ryszard Petru kiedyś mnie wezwał, jeszcze w czasie kampanii, wezwał mnie na rozmowę i mówi: słuchaj, ty na pewno czujesz ten wschód? Rozumiesz? Jak tam ludzie żyją, co robią, co jest im potrzebne.
Ja mówię, że tak, no, stamtąd jestem, mieszkałam tutaj 18 ponad lat, mam tam całą rodzinę i nie boisz się tam jechać, żeby zakładać tam te listy i struktury budować? Ja mówię, że co, nie, naprawdę jest okej. Okay. Przyjechałam, a po jakichś dwóch tygodniach wracam do Warszawy, Ryszard mnie znowu wzywa i mówi, no to opowiadaj, jak tam jest. Ja mu zaczęłam opowiadać, co tutaj się dzieje. Takie rzeczy bardzo zwyczajne, dla nas normalne, jak na przykład to, że już miałam prawie całą listę, a już nie mam, bo są jakieś zastraszania. I on tak mnie słucha i po pół godziny rozmowy, w zasadzie mojego monologu, mówi, wiesz co, ja naprawdę miałam wątpliwości, czy ty jesteś z tego wschodu, ale jak tak ciebie słucham, to wiem, że to rozumiesz, wiesz, o co chodzi, znasz, bo przyznam szczerze, że to, co opowiadasz, jest dla mnie jakąś czarną magią, tak jakby to był zupełnie inny świat. Ta mentalność, to myślenie, sposób postępowania, podchodzenia do innych. Mówi, ja naprawdę tego zupełnie nie rozumiem i cieszę się, że jesteś i że ty to rozumiesz i mam nadzieję, że to jakoś tam pociągniesz. Także jesteśmy inni, my tutaj ze wschodu, tylko że my wcale nie jesteśmy gorsi. Bo mówię o tym, dlatego że ja się bardzo często spotykam z tym, że my sami o sobie tak myślimy. My sami mówimy, że a my ze wschodu, w związku z tym to koniec świata i nic nie możemy. A przez tyle lat mieszkania w Warszawie na każdym kroku doświadczam, że jak już zaczynamy rozmawiać o terenach wschodnich, to wszyscy są w tych terenach zakochani. Ludzie z Warszawy, z centralnej, z zachodniej Polski mówią, że jesteś ze wschodu, Boże, jak tam jest pięknie, jak tam jest fajnie, jak ci zazdroszczę. A jacy są fajni ludzie, jacy pracowici. Ludzie w korporacjach bardzo sobie cenią ludzi ze wschodu, bo mówią, że to są osoby, które jak już się podejmują zadania, to nie ma, że wypracowałem swoje 8 godzin. Jest zadanie, trzeba zrealizować to jak najlepiej. Także tam nas naprawdę wszyscy bardzo cenią.